W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, wybierając salon makijażu permanentnego. Cześć, jestem Agnieszka, pracuję w salonie makijażu permanentnego Modestik. Jeśli stoisz przed wyborem salonu makijażu permanentnego, w którym chciałabyś wykonać zabieg, ten filmik pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Jednym z najważniejszych aspektów jest zbieżność Twoich gustów z pracą danego salonu. Przeglądając pracę salonów, zauważysz, że każdy z nich ma swoją estetykę. W jednym wykonuje się makijaże ciemniejsze, w innym grubsze, a w trzecim na przykład używa się nietypowych kolorów. Ważne jest to, żeby Twoje poczucie piękna współgrało właśnie z estetyką tego salonu, do którego się wybierasz. Na sesję najlepszych artystów, którzy wykonują tatuaże, czeka się czasami rok lub nawet 2 lata. Z makijażem permanentnym jeszcze tak nie jest, ale musisz być świadoma tego, że jeżeli chcesz się udać na makijaż permanentny do doświadczonej linergistki, też będziesz musiała poczekać chwilę na swój termin, kilka miesięcy lub kilka tygodni. Działa tutaj prosta zasada. Im ktoś jest lepszy w swojej pracy, tym ma więcej klientów i przez to bardziej odległe terminy. Dlatego w wielu przypadkach termin makijażu permanentnego dostępny na dziś może się skończyć po prostu Twoim rozczarowaniem. Makijaż permanentny jest zabiegiem, którym będziesz mogła się cieszyć przez 1,5 roku do nawet 2 lat, dlatego ważne jest tutaj, żeby nie oszczędzać, ponieważ nieudany makijaż permanentny, jego późniejsze korekty czy nawet usunięcie laserowe może być dużo bardziej kosztowne. Pomocą w podjęciu Twojej decyzji będą na pewno też opinie innych klientek, dlatego wejdź na fanpage na Facebooku czy wpisz nazwę salonu w Google i poczytaj ich opinie. Dobry salon będzie miał dużo pozytywnych opinii, ale jeżeli spotkasz się z jakąś negatywną, to też ją przeczytaj i sprawdź, jak salon sobie z nią poradził, ponieważ dobry salon to taki, który będzie potrafił rozwiązać problem i usatysfakcjonować każdego klienta. Sterylność. Ta rada dotyczy już sytuacji, kiedy już jesteś na miejscu w danym salonie. Zwróć uwagę na to, jak wygląda stanowisko linergistki, czy jest ono czyste, czy nie jest zakurzone i przede wszystkim, czy narzędzia, na których linergistka pracuje, są zdezynfekowane, a na przykład kadridże, które powinny być jednorazowe, są sterylne. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie możesz powierzyć swojej twarzy salonowi, który nie przygotował się do Twojego zabiegu. I pamiętaj, że jest to zabieg inwazyjny, który niewykonany sterylnie może doprowadzić do komplikacji. Jeśli masz już listę wyselekcjonowanych salonów, skontaktuj się z każdym z nich i zapytaj o gwarancję. W naszym salonie Modestik dajemy gwarancję na każdy z naszych zabiegów. Jesteśmy pewni, że z czasem Twój makijaż nie zmieni koloru na czarny, zielony czy niebieski, ponieważ nasze linergistki pracują na profesjonalnym sprzęcie, profesjonalnych pigmentach i dobierają taką technikę, że Twoje brwi będą na pewno dobrze wyglądać przez długi czas. Promocje. Zanim udasz się do salonu na makijaż permanentny, zwróć uwagę, czy na stronie często pojawiają się wpisy o promocjach. Dobry salon wrzuca promocje raz lub 2 razy do roku, ponieważ nie potrzebuje robić tego częściej ze względu na i tak dość dużą ilość klientów. Jeżeli widzisz, że na stronie salonu pojawiają się często mega promocje, to jest powód do zastanowienia się. Specjalizacja. Wyobraź sobie sytuację, że na przykład boli Cię brzuch, więc wybierzesz się do lekarza, który specjalizuje się właśnie w bólach brzucha, a nie na przykład okulistę czy lekarza, który specjalizuje się wszystkimi chorobami. Podobnie jest z makijażem permanentnym. Wybierz salon, który specjalizuje się wykonywaniem makijaży permanentnych, a nie taki, który zajmuje się jeszcze dziesiątkami innych zabiegów. Porady, pomoc i wiedza. W profesjonalnym salonie makijażu permanentnego powinnaś zostać poinformowana o tym, jak się do niego przygotować, jakie są przeciwwskazania i przede wszystkim, jak pielęgnować swój makijaż permanentny bezpośrednio po zabiegu. Mamy na ten temat filmik, który możesz obejrzeć na naszym kanale. W dobrych salonach powinna być możliwość umówienia się na konsultację przed zabiegiem, na której będziesz mogła porozmawiać z linergistką, która wykona Ci zabieg na temat przeciwwskazań czy Twoich pytań lub wątpliwości. Podsumowując, jeśli chcesz wybrać salon, w którym wykonasz swój makijaż permanentny, warto, abyś zwróciła uwagę na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim estetykę pracy, dostępność terminów, cenę i opinię, sterylność w salonie, gwarancję jakości, częstotliwość promocji, specjalizację i porady, pomoc i możliwość umówienia się na konsultacje. Myślę, że te wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję, a jeśli masz nadal wątpliwości, zapraszam Cię na darmową konsultację do naszego salonu, na którą możesz się zapisać na stronie modestik.pl/konsultacja.